Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Xaorus, a przed wami kolejna dawka informacji ze świata MMO z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Zachęcamy do zostania z nami przez kilka minut, do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zaczynajmy! Ze względu na spadającą populację, Gameforge jest zmuszony połączyć serwery w Ionie. Najgorsze jest to, że łączeniem zostaną objęte dwa nowe światy, czyli te otwarte pod koniec 2017 roku. Niemiecka firma liczyła pewnie, że uda im się utrzymać liczbę aktywnych użytkowników na wysokim poziomie, która gwarantowałaby długi żywot światów. Anglojęzyczny, niemiecki, francuski, a nawet polski serwer nie wytrzymały próby czasu. Stąd taka, a nie inna decyzja. Polacy zatem zostaną upchnięci do jednego serwera. Wszystkim dobrze znanego Barusa. Blizzard doszedł do wniosku, że nowy dodatek do World of Warcraft jest na tyle dopracowany, że można zrobić krok naprzód i przejść do kolejnego etapu. Panie i panowie, orki i ludzie, członkowie przymierza i członkowie hordy. Miło nam ogłosić, że Battle for Azeroth oficjalnie wszedł w fazę bety. Dzisiaj w nocy wysłano pierwszą falę zaproszeń do closed bety. Zabawę musicie jednak zacząć od nowa, bo zresetowano wszystkie postacie z alfy. Było to konieczne, ponieważ Battle for Azeroth otrzymał wiele nowego kontentu. Odblokowano również 120 level cap, czyli taki, jaki będzie obowiązywał po premierze dodatku. Liczba zaproszonych będzie cały czas rosła. Każdy fan WoWa, który wyraził chęć uczestnictwa w takich testach, prędzej czy później powinien otrzymać zaproszenie. Closed Beta powinna się zakończyć tuż przed oficjalnym debiutem, czyli 14 sierpnia. Dla dziesiątek tysięcy fanów MMORPG dzisiejszy dzień rozpoczął się od koszmarnej wiadomości. Wszystko przez firmę Gravity Interactive, która poinformowała, że zamyka swój serwis oraz wszystkie tytuły dla całej europejskiej społeczności graczy. Od 25 maja nie będziemy mieli dostępu do żadnego z tytułów tej firmy. Tym samym mówimy o wszystkich tytułach spod sztandaru Ragnarok Online, a także Requiem Online, Dragon Saga, Rose Online i Metal Assault. Wszystko jest spowodowane zmianami w europejskim prawie o przetwarzaniu i przepływie danych osobowych, które ma zapewnić wszystkim mieszkańcom Starego Kontynentu dodatkową ochronę przed wyciekiem danych. Nowy zapis wprowadza łatwiejszy dostęp do danych, nowe prawo do przenoszenia danych i jaśniejsze prawo do usunięcia danych, a także prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w razie ataku hakerskiego na dane. To niestety koliduje z polityką firmy Gravity Interactive, która jest zmuszona odciąć Europę od swoich gier. Deckard Keen szybko stał się kultową postacią głównie za sprawą swoich epickich powiedzonek, ale także bardzo charakterystycznego głosu, czy to w anglojęzycznej wersji, czy to w polskiej za sprawą pana Andrzeja Gawrońskiego. Jak się pewnie domyślacie, Deckard będzie robił w Heroes of the Storm za supporta. Nikt przecież nie oczekiwał chyba od niego inicjowania ataków czy zadawania obrażeń. To raczej bohater schowany wiecznie za swoimi silniejszymi kompanami. Potrafi wyleczyć rany, zwiększyć pancerz, ale również spowolnić lub całkowicie unieruchomić przeciwnika. Deckard wszedł do Heroes of the Storm z dzisiejszym patchem. Nie sam oczywiście, bo przy okazji zaktualizowano ekran główny oraz wprowadzono balans poprzednich bohaterów. Kolejny tydzień to kolejne nowości w Battle Royale od Epic Games. Deweloperzy poszaleli jeszcze bardziej, bowiem podkręcili tempo. Do tej pory aktualizacje pojawiały się w czwartki, niedawno zaczęły wychodzić w środę, a poniższe nowości zadebiutowały już we wtorek. Gra wzbogaciła się o czepiaka, czyli granat samoprzylepny o niepospolitej rzadkości, który znaleźć można dosłownie wszędzie. Zadaje 100 obrażeń bohaterom, a 200 strukturom i przykleje się do pierwszego celu, którego dotknie. Do tego wprowadzono sporo poprawek, m.in. około 40% zmniejszono częstotliwość występowania zdalnie odpalanych ładunków w skrzynkach skarbów. Zwiększono celność, zmniejszono odrzut, zwiększono obrażenia minigana oraz znacznie poprawiono współczynnik trafień pocisków wypuszczanych na dużą odległość z kuszy i karabinów snajperskich. Zrzuty zaopatrzenia pojawiają się teraz dwa razy wyżej niż dotychczas i spadają dwa razy szybciej. Co zaś się tyczy ratowania świata, to również i ten tryb PvE otrzymał czepiaka. Do tego przeprojektowano anomalie, zwiększono ilość zdobywanego bekonu, dodano nową broń oraz również wprowadzono sporo poprawek. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news spodobał wam się najbardziej i do usłyszenia już jutro. Cześć!